Nityanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandvatitam gaganasadrusham tatvamasyadilaksham ekam nityam vimalamachalam sarvadi sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam satpurum tam namami. Witam serdecznie. Mam na imię Nitya Pramayananda i jestem Bhautika Brahmacharya Nityananda Orderu. Jeżeli jesteś nowy, jeżeli po raz pierwszy oglądasz moje wideo, mieszkam w Indiach, w tej chwili w Tiruvannamalai, od około ponad półtorej roku. Co jeszcze? Moim guru, moim mistrzem duchowym jest Swamiji Paramahamsa Nityananda, który jest autorytetem, jeśli chodzi o sanatana hindu dharma lub hinduizm. To, o czym chciałabym dzisiaj mówić, jest częścią wewnętrznego przebudzenia, programu Wewnętrzne Przebudzenie, który jest takim głównym programem, który Swamiji prowadzi regularnie. Jest to program, który trwał 21 dni, w tej chwili 23 dni. Jest to program transformacyjny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wewnętrzne przebudzenie, po angielsku Inner Awakening. To, o czym chciałabym powiedzieć, jest Nityananda Yoga. Nityananda Yoga, która ma dwa nowe komponenty, jest to Malakamba and Raja Yoga. Najpierw powiem troszeczkę o Nityananda Yoga. Dla tych wszystkich, dla których Nityananda Yoga jest nowa. Więc Swamiji stworzył Nityananda Yoga, nazwa pochodzi od Swamiji, od imienia Swamiji. Nityananda oznacza Eternal Bliss, co po polsku brzmi wieczny, czy tłumaczy się na wieczną błogość. Dlaczego jest to tak unikalna yoga? Z wielu powodów. Po pierwsze, tutaj kiedy uprawia się taką jogę, ma się połączenie, łączy się z energią Swamiji. Łączy się z tą energią tej błogości, z tą potężną energią życia, która jest naprawdę potężna. Co jeszcze? Swamiji jako autorytet tutaj, nie tylko jeśli chodzi o hinduizm. Hinduizm zawiera bardzo wiele rzeczy też, ale co chciałam powiedzieć, że ma dostęp do informacji, czyta z kronik Akasha oczywiście, ma dostęp do informacji, więc na przykład okazuje się, że ma przecudowny webinar na temat jogi. Jeżeli mówicie po angielsku, to gorąco polecam i mogę zamieścić link do tego webinaru. I mówi o tym, że na przykład yoga nie pochodzi od Patanjali. Patanjali nie był pierwszy, który stworzył jogę, ale był tym, który ją usystematyzował. I to jest ważna informacja, dlatego że yoga pochodzi od Sadashiva. Sadashiva to jest ten najwyższy, czy czysta świadomość po prostu. Czyli na przykład taka jedna ważna informacja. Co na przykład teraz chciałabym powiedzieć na temat tego, co dzieje się w czasie Nityananda Yoga. Więc w czasie Nityananda jest taką dosyć ułożoną formą jogi, która ma pewne elementy stałe. Jest tam cudowny moment, w którym właśnie ustala się. Wprowadza się intencje. Ta intencja może być na dzień, ta intencja może być na dłuższy okres, ta intencja może być o cokolwiek, czy to będzie rzecz, czy dotyczyło jakiejkolwiek sfery życia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że również my jogę zaczynamy tutaj, w Adinam, o godzinie 4 rano. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Swamiji podkreśla ważność porannej rutyny. Tutaj nasza rutyna trwa od 4 rano do godziny 9, gdzie zaczynamy właśnie jogą, potem jest puja, potem jest satsang. No i w czasie jogi jest to... Joga dzieje się w czasie tak zwanej Brahma Muhurta, na temat której nagrałam nagranie, więc zapraszam do obejrzenia. I tylko tak bardzo krótko wspomnę, że jest to bardzo taki potent, bardzo czas, w którym nie jesteśmy, co się podkreśla, że nie jesteśmy już w stanie snu,
100%, ani nie jesteśmy w stanie przebudzonym 100%. Czyli ten, jest to taki czas, gdzie jesteśmy pomiędzy dwoma stanami świadomości. I dlaczego jest to takie ważne? Jest to tak ważne, dlatego że w tym momencie, co Swamiji mówi, możemy zmienić w naszym systemie, co chcemy. To będzie, czy możemy manipulować, przetransformować, czy zmienić, wprowadzić nowe idee, nowe rzeczy. I teraz, jeżeli to może być cokolwiek, czy chcecie, skupiamy się oczywiście tylko na tym, co pozytywne, nie na tym, czego nie chcemy, tylko na tym, co chcemy. I to będzie, czy chcecie podwyżkę w pracy, czy będzie to polepszanie warunków życia, czy będzie to polepszenie relacji z małżonkiem, czy z partnerem, czy będzie to polepszenie relacji z dziećmi, czy będzie to, nie wiem, potrzeba posiadania dziecka, zajście w ciążę. Więc może być to cokolwiek. I tutaj dzieją się cuda, ponieważ po prostu tak potężna energia Swamiji działa w ten sposób i nasza intencja również prowadzi nas właśnie, czy okoliczności w tę stronę manifestacji tego, co pragniemy. Więc gorąco polecam. Czwarta rano to jest bardzo dobra pora na wiele rzeczy. Tak, zapraszam do obejrzenia nagrania na temat Braha Muhurta. Co jeszcze? Następnym takim komponentem Nityananda Yoga jest Patanjali Lidian, to się nazywa, ale również często stosujemy Skeleton Dance, taniec szkieletu. I tutaj akurat pierwsze to jest bardzo fajna technika, tutaj się tańczy przy głośnej muzyce, bardzo fajne, gdzie po prostu ten ruch, mówi się o tym shake the body, czyli tak strzepuje się, rusza się, porusza się całym ciałem, gdzie nie jest to harmonijne, jest to takie bardziej chaotyczne. I po prostu po pierwsze budzi się ciało, po pierwsze, po drugie wzorce czy takie, nie wiem, jakieś rzeczy, z którymi się obudziliśmy, one po prostu odpadają. Czy odpadają, nazwijmy to odpadają. Poza tym taniec szkieletu, niesamowita rzecz, którą Swamiji introduced, zaprezentował bardzo niedawno, myślę, że to nie będzie więcej niż rok. I tutaj akurat powiedział nam, tutaj z innego punktu widzenia zupełnie. I to jest praca, może nie praca, a wzmacnianie i otwarcie się na wewnętrzną spójność, integrity. Bardzo ważna quality, bardzo ważna taka cecha w życiu, która należy do four tattwas, o których też wspomniałam, o których w którymś momencie zrobię osobne nagranie. I ten taniec wygląda tak, że po prostu wyobrażamy sobie siebie jako szkieleton. Widzimy tylko kości. I tutaj to wszystko działa, ta cała wizualizacja zaczyna działać na naszym tak zwanym bone marrow, na szpiku kostnym. To będzie najgłębszy poziom pamięci. Więc no. No i potem oczywiście są tradycyjne asany. I co ostatnio zostało również prowadzone, to Swamiji jest po prostu on przyszedł tutaj na świat, żeby stworzyć nową cywilizację. Jakkolwiek to niesamowicie brzmi, ale jest też jakby przywraca do życia hinduizm, przywraca do życia Sanatana Hindu Dharma, która ma przeogromną, historię, która ma przeogromne, która jest przeogromnie bogata po prostu. I tutaj mnóstwo tekstów, mnóstwo starożytnych tekstów, więc on je zbiera. Tutaj nie pamiętam, ile mówił ostatnio, przeogromną ilość organizacja posiada in terabytes, jeśli chodzi o antyczne teksty. Które tutaj one są kolekcjonowane, te teksty, jeśli chodzi o ich fizyczną formę, ale są robione kopie, jeśli chodzi o elektronikę. No i te kopie elektroniczne zawiera ileś tam terabajt w tej chwili. Co jeszcze? Ale chciałam mówić właśnie głównie o Malakamba and Raja Yoga. To są nowe dodatki do jogi, do Nityananda Yogi. Stało się to, po raz pierwszy Swamiji zaprezentował to publicznie na Sadashivoham programie,
który miał miejsce w grudniu zeszłego roku, 2016 rok. I Malakamba jest to po prostu taki bardzo wysoki, on ma specyficzną wysokość, drewniany słup. I na tym drewnianym słupie wykonuje się asany, wykonuje się pozycje jogiczne. I to jest, wygląda, osobiście ja muszę powiedzieć, że nie próbowałam, bo wydawało mi się, byłam w miejscu tak zwanej impossibility, że nie widziałam sposobności, jak się tam spiąć, aczkolwiek jest to absolutnie możliwe. Mamy w Bangalore Adinam są dzieci, które chodzą do szkoły Gurukul, które świetnie sobie radzą na tym. Tutaj dzieci, a jeśli chodzi o chłopców, bo to jest, Swamiji poleca, żeby mężczyźni zaczęli najpierw od Malakamby, a potem Raju Yoga, czy Rope Yoga. To jest lina po prostu. Dlatego, że zaczynali, na Malakambie buduje się tą taką siłę fizyczną. Natomiast na Raju Yoga, którą Swamiji poleca, żeby kobiety najpierw zaczynały z nią, a potem przeszły do budowania swojej tej fizycznej siły, to tutaj jest taka elastyczność ciała. Więc obydwie formy są niesamowite. Ja słyszałam, można zresztą obejrzeć na YouTube nagrania. Swamiji zorganizował wydarzenie, gdzie było, jeśli dobrze pamiętam, 108 słupów Malakamba, na których uczniowie, sanyasi, gurkul dzieci robiły prezentację Malakamby. Niesamowite wydarzenie. Także bardzo, bardzo polecam i myślę, że będzie to bardzo popularne na Zachodzie. Nie ma czegoś takiego na Zachodzie. Jest to antyczne, obydwie formy jogi są antyczne. Swamiji mówił w jednym ze swoich satsangów, że jeśli chodzi o zapiski tego, znajdują się one w historii Hanumana. Więc to bardzo odległe czasy. Tutaj Raju Yoga. Czym jest Raju Yoga? Raju Yoga jest jogą na linie. Więc tutaj znowu, ja akurat miałam okazję ją trenować przez jakiś czas. Taką dosyć trudną rzeczą dla mnie było wspinanie się samo. Bo linę się wkłada tutaj pomiędzy palca dużego u nogi i pierwszego i następnego palca. I po prostu na tym się wspieramy. Bardzo dużo radości to przynosi, jest bardzo, on buduje ona elastyczność ciała, tak jak wspomniałam, więc Swamiji bardzo poleca. I dlaczego też robi taki nacisk na obie formy, dlaczego je wprowadził? Dlatego, że on wnosi coraz wyższe wibracje, wypełnia ludzi coraz wyższymi wibracjami. I tutaj mówi o tym, że jak bardzo ważne jest silne ciało, silne, elastyczne ciało, jogiczne ciało. Więc w momencie, kiedy w czasie darszanu zostajemy napełnieni tą potężną energią, kiedy w czasie inicjacji zostajemy nią napełnieni, kiedy sama obecność Swamiji, ci, którzy z Was, którzy byli w jego obecności, wiedzą, jak potężna jest to energia. Ja nie spotkałam się z niczym wcześniej o tak potężnej energii. Niesamowity mistrz. Jeżeli go nie widzieliście jeszcze na żywo, to bardzo polecam codzienne satsangi na żywo. Jeżeli myśleliście o zrobieniu programu przyjechanie do Indii, to wewnętrzne przebudzenie jak najbardziej. Jeden z najlepszych. Najlepszy program istniejący w tej chwili na Ziemi. I to nie jest przesada, to nie jest, jak Swamiji mówi, z powodów bycia aroganckim. Jest to po prostu fakt. Swamiji, tak jak wspomniałam, jest awatarem, jest inkarnacją. To jest istota na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli mieliście z nim kontakt, to wiecie, o czym mówię. I wracając do Malakamba i do Raju Yoga, serdecznie polecam. Myślę, że w którymś momencie na pewno Zachód się otworzy, żeby można było to praktykować i ćwiczyć właśnie na Zachodzie. W tej chwili, a jeżeli macie na to ochotę, ja tutaj zamieszczę poniżej link z nagraniami do wydarzenia, o którym wspominałam, które się odbyło w Bangalore Adinam i w którym Swamiji mówi, to będzie po angielsku dla tych, którzy rozumieją angielski, na temat obydwu typów jogi. Także jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę o kontakt.
jeżeli macie jakieś spostrzeżenia również. I zapraszam na wewnętrzne przebudzenie. Program, najlepszy program istniejący w tej chwili na Ziemi. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie niego, to również bardzo proszę o kontakt. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Nityanandam.